sierpnia, żeby pamiętać święta Wojska Polskiego. Nie widzę na Saskiej korek jest. Autobus z trudem wjechał, no i te mniejsze taksówki, samochody. Z trudem wjechały na mostek. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Którzy żołnierze podziemia uczestniczyli. Bo to jest ważne, żebyśmy też wiedzieli właśnie, żeby takie chociażby bitwy jak chociażby ta uwieczniona bitwa pod Kuryłówką, żeby trafiła do świadomości, żebyśmy znali. Bitwa pod Kuryłówką. Bitwa pod Kuryłówką. Kuryłówką. Jeszcze bardziej rozumieli. Kuryłówka. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam prowadzących ojca Benedykta i pana profesora Soleckiego. Ty coś mówisz? Nie znamy wyszłańska Agnesa. Proszę, a rozumiem. I ten temat, bo ja akurat przeczytam treść od Rady Soleckiej i na temat właśnie muzułmanizmu, no właśnie pokazuje tą cywilizację, tam jak to wygląda. Ona chyba ponad 20 lat temu, jak mniej więcej, mówiła z politykami, rozmawiała, jak do Niemiec chcono przybyszu z Turcji, że po prostu szukają sobie śmierć. Nie rozumiem, ja nie. Po prostu, że to będzie koniec jakby Europy, że uprzedza przed tym. I ona twierdziła, że nikt nie chce słuchać, że wszyscy dobrze mówi, ale zamykali na to oczy, uszy. Nie wiem, takie przykłady, nie wiem, czy mogę podać jednej z tytułu, tam jak opisywałam, że na przykład dziewczyny wyszły w tych swoich ciuchach, te muzułmanki, pływać do morza i nie zobaczyły tego opiekującej się tam nauczycielki i nauczyciel. I ratownicy, fala przewróciła i ratownicy chcieli ratować i ten nauczyciel powiedział, że nie ruszcie, bo one będą nieczyste i po prostu dziewczyny utonęły. I to było dla mnie przerażające, jaka to jest cywilizacja, gdzie to jest cywilizacja właśnie, gdzie to jest jakieś takie patrzenie, że nie lepiej, żeby tak jakby zginęły, bo nie wolno ich dotknąć. Albo została dziewczyna spłacona przez własnego brata i została ukamieniowana, bo była nieczysta już i nie poniósł tak jakby, jak u nas, w naszej cywilizacji, karę poniósł jakąś odpowiedzialność za ten czyn. Osoba, która spowodowała takie coś, tak jakby ten przestępstwo, a ty poniesie ofiarę po prostu. No oni mają swoją religię, wy macie swoją religię. Ich religia pierwszej klasy, wasza religia drugiej klasy. I rzeczy religijne są ważniejsze. No cóż, no u was też są takie wyjątki. Religia w ogóle, jako Babilon Wielki, upada. 17, 18, 19 rozdziały, czytajmy Apokalipsy świętego Jana jako pracę domową, czytajmy. Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby Langström, Extra. Myślę, że dobrze pani przypomniała właśnie tutaj panią Orianę Falaci, wybitną dziennikarkę włoską, która rzeczywiście napisała kilka takich bardzo sugestywnych, powiedziałbym, książek na ten temat, która wyraźnie pokazywała i mocno, jak wygląda zagrożenie ze strony islamu. Książki 96 lat temu Polska powstrzymała nawalę też powiedzmy, że bolszewicką, nawalę bolszewicką. Może jakby to nazwał niecałościowym, znaczy ona była też na pewno, że to ona była ateistką. Ale jednocześnie jej spostrzeżenia są bardzo ciekawe i na pewno zasługują na uwagę. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, Krzysztof Wielkopolski. Prosimy, panie Krzysztofie. Pozdrawiam ojca Benedykta i pana doktora. Ja bym chciał wrócić tutaj do wypowiedzi jednego zaraz ze słuchaczy, że konflikt na Bliskim Wschodzie, tu konkretnie chyba dotyczy Palestyny, że to jest konflikt polityczny. Ja bym tutaj się nie mogę się zgodzić z taką tezą. Ja bym powiedział, że tutaj u podnóża albo tło wiele wieków temu to jest tło religijne i to jest wielki konflikt religijny tutaj. I tak wróciłbym do tej ekspansji islamu. Pan doktor tam wspominał o tym, o bitwie pod Lepanto, ale to z wcześniejszych czasów. Jest taki jakiś mit krąży, on jest często rozpowszechniany przez lewackie media i też niekoniecznie nawet,
na dzisiejszych czasach dla takich właśnie celów, dla przedstawiania imigrantów jako ludzi, powiedzmy sobie, którzy są, że islam jest bardzo dobry, że to jest że świat islamu religia, jest jako religia może być dobra. Otóż to jest chyba dość obłudne. Nawet były te zestawiania, tu chciałem wrócić do wypraw krzyżowych, że krucjaty były atakiem barbarzyńskim. Religia jako religia może być dobra. Cywilizowany pokojowy świat islamu. Ja tutaj to się zawsze mówi. No bo przecież to właśnie podbój Jerozolimy tam po chyba 640-638 roku naznaczył początek agresji muzułmańskiej przeciw chrześcijańskiemu światu. Wyprawy krzyżowe były jakby odpowiedzią, chciano po prostu zapewnić pielgrzymom spokój w wyznawaniu wiary, dostęp do Jerozolimy. I to było spowodowane właśnie agresją islamu. Tutaj musiał jeszcze jedną rzecz, taki wątek poruszyć, że w islamskiej teologii, jeżeli jakiś teren raz był zagarnięty i podłączony do domu islamu, to należy, oni tego podchodzą w ten sposób, że należy do islamu już na zawsze. I w razie, gdyby ten teren został zabrany, ponownie rządzą nimi niewierni, w cudzysłowie muzułmanie mają obowiązek nawet go odzyskać. To był jeden, jakby pan doktor mógł się do tego odnieść. Drugi aspekt jest taki, wątek. Otóż pan doktor wspominał właśnie o tym, o tej mobilizacji w modlitwie całego narodu, o udziale papieża Benedykta XV, o nuncjuszu apostolskim, który stał, który zresztą nie wyjechał, został tam późniejszym papieżu. Ten naród rzeczywiście w modlitwie był zwarty. Teraz chciałbym tu się odnieść i odniósł to zwycięstwo przy pomocy Bożej. I teraz chciałbym się odnieść do 1939 roku. Czy by pan doktor mógłby też tutaj jakby parę słów powiedzieć na temat, bo jednak w 1939 roku takiego zjednoczenia narodu, bohaterska walka oczywiście, ale takiego zjednoczenia religijnego rządu jedności narodowej nie było. I czy to właśnie nie odbiło się na tej przegranej? Oczywiście były inne uwarunkowania, ale tu jest właśnie takie symptomatyczne to, że nie było tego, w mojej ocenie, tego zjednoczenia, tej modlitwy, tej jedności jakby do końca. Jednak rząd chciał jakby ten, który był, sanacyjny rząd. Oczywiście nie chcę tu rzucać kolumni, broń Boże, na rząd, który w tym czasie musiał się uporać z tym problemem wielkim na Polskę, ale jednak nie sięgnięto do tych właśnie wspólnych jakichś działań, do tej jedności jakby, albo nie do końca. Przeszedłbym na odbiór. Dziękuję. Dziękuję. Boże. Z Panem Bogiem. No kilka tutaj mamy, kilka mamy kwestii poruszonych, tak pokrótce. Oczywiście ja się w pełni zgadzam co do oceny wypraw krzyżowych, którą pan tak wstępnie przedstawił. To zresztą to jest oczywiście temat zupełnie na odrębną pewnie audycję czy dyskusję, ale trzeba powiedzieć, że krucjaty to jest jeden z tych elementów, który jest najbardziej, no i święta inkwizycja również, atakowany przez wrogów Kościoła. Tutaj narosło, czy te środowiska właśnie niechętne Kościołowi, wiele kłamstw i tak dalej. Ja uważam, krucjaty to było zjawisko w dziejach Kościoła bardzo, bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Zjawisko, które w zasadzie można powiedzieć, krucjaty były organizowane przede wszystkim przez papieża. One miały swój sens, miały swój cel. To są krucjaty, które miały różne kierunki. To nie tylko Jerozolima, to nie tylko ten kierunek, ale także inne. To jest odrębny temat, ale oczywiście bardzo ważna sprawa wypraw krzyżowych, ich znaczenia, także dla cywilizacji, pozytywnego znaczenia. Dalej kwestia właśnie ta ostatnia, czyli rządu polskiego, tej jedności. No wydaje mi się, wie pan, no, w 1939 roku, jeśli chodzi o naród, to jednak trzeba powiedzieć, że była ta jedność. Wszyscy Polacy stanęli w obronie ojczyzny. Nastąpił w okresie II Rzeczpospolitej to, co nazywamy unarodowieniem ludu. To znaczy na przykład ludzie
synowie chłopów ze wsi byli w armii, byli często oficerami. Był to taki solidaryzm narodowy, była jedność, nie było podziałów w tej walce i z okupacją niemiecką i później z okupacją sowiecką.